Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Carnation. No i kochani, powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o soundtrack tej gry, jest naprawdę tak genialnie zrobiony, tak dopasowany, że jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, co tutaj się dzieje. No i przeszedłem na pada. Bo stwierdziłem, że w takich grach to raczej nie jest problem, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Jestem raczej graczem klawiaturowym, ale w takich grach jak najbardziej jestem skłonny na kompromisy. No i moi drodzy, na wstępie też was przepraszam za to, że nie było wczoraj odcinka. Dzisiaj weszły wam na pewno dwa. To jest drugi właśnie, który nagrywam. Jeden już o 14 jest na pewno zaplodowany, bo chyba, że coś się z źródłem stało, ale wątpię. Powiem wam szczerze, troszeczkę wczoraj zabolowałem. I w sumie odcinek już nagrałem wczoraj, nawet go wrzuciłem, ale zamiast go opublikować i tak jakoś wyszło. No ale nic się w sumie chyba nie stało, dwa odcinki są. Nadrobiliśmy zdeczka, więc myślę, że jest git. Dobra, wróćmy do przygód Glory. Ciekawe, czy moi sąsiedzi też sprawdzają moje drzwi. Pewnie nie. Tu nic. No zobaczcie, to już nie przewidzieli twórcy. Joy? Wybacz, że wpadłem bez zapowiedzi. Coś ty. Cieszę się, że jesteś. Czemu nie zaczekałaś w środku? Nie masz klucza, który ci dałam? Mam. Nawet nie otworzyłaś... Nie chodzi o klucz, Glorio. Wysłuchaj mnie. Mów, ostatnio dużo się nasłuchałam. Chodzi o nas. Masz do zaoferowania wszystko, czego można oczekiwać i kiedyś trafisz na kogoś idealnego. Naprawdę świetnie się z tobą bawiłam przez te ostatnie 3 miesiące. Ale obie oczekujemy czegoś więcej. Zabawa to za mało. Nie widzę swojej przyszłości w tym miejscu. Rozumiem. Proszę, weź z powrotem pudełeczko. Klucz. To było bardzo miłe. Masz prawo być na mnie zła, albo smutna. To normalne. Spodziewałem się tego. Zła? Ja? O co miałabym się złościć? Oto wszystko. Oto jak kończy nasz związek. Czemu miałabym być na ciebie zła? Nie mam do tego prawa. Właściwie to mi ulżyło. Różnimy się. Zmierzałyśmy donikąd. To możliwe. No dobrze, nie zatrzymuję. Na pewno musisz przygotować się do zajęć. Trzymaj się, Glorio. Dobra mina do złej gry. Wszystko dobrze. Oj, ciężko się robi na padzie. Serio ciężko. Nie. Od początku. Nie mogę. Napadzie mi idzie w to. Naprawdę zaraz do was wrócę. Elle s'appelait Lizzie, il s'appelait Marco, elle de Miami 8.
allait devenir vraiment accro quand elle tournait sa jupe d'or. On ne voyait qu'elle dans le décor. Ça faisait swing dans la salle et ding dans le temps. J'avais Udało się, moi drodzy, udało się. Boże, powiem wam szczerze, że miałem chyba ze 3 podejścia. No i? Halo, halo? Gra, jak się ścięłaś, to się obrażę. Błagam, nie. Proszę, gro. Nie. Czy ta gra się ścięła? Czy ta gra się ścięła? Żartujecie sobie teraz. Zrobiłem na 100%. Moi drodzy, problem jest taki, że gry nie da się w tej chwili przejść. Naprawdę, przynajmniej w moim wypadku. I nie wiem, co się dzieje. Kompletnie nie wiem, co się dzieje. Bo ja widziałem, że nie tylko ja mam ten problem, ale coś śmieszne. Tutaj te wszystkie klawisze, czy klawisze, te strzałki powinny skakać. Powinno być to trudne, a to jest easy. Dlatego teraz ja po prostu kilka klawiszy pchnąłem. Zobaczymy, co się stanie, jak przegramy, nie? Zobaczymy, co się stanie. To chyba o to chodziło. Halo? Dobry wieczór, mówi Gloria Debeste. Gloria, miło cię słyszeć. Co u ciebie? Czuję się doskonale. Przyjmuję propozycję pana St. Louisa. Przedstawienie tournée i wszystko, czego ode mnie oczekuje. Zgadzam się. Halo? Tak, przepraszam. To wspaniałe wieści i do tego zaskakujące. Bardzo dobrze, Glorio. Musimy się spieszyć. Umówię spotkanie z panem St. Louis. Zajrzę do terminarza. Jutro rano, 7:30. W Lasku Bulońskim. Lasek Buloński? Pół do 7 rano? Tak. Pan St. Louis ceni sobie spokój tego miejsca o poranku. Czy to jakiś problem? Żaden. Idealna pora. Podam ci dokładne instrukcje. Słuchaj uważnie. Na końcu głównej alei zobaczysz ścieżkę prowadzącą w prawo. Przez las. Dobra, no to idziemy. No i czyli jednak trzeba było przegrać. No naprawdę, taki mocny bug, no dosyć sporo ujmuje tej grze. Naprawdę, dużo. I bardzo się zagaduję. Idź tą ścieżką, aż dotrzesz do jeziora. Pan St. Louis będzie tam czekał.
Mega się rozczarowałem, naprawdę. Bo gra wydaje się naprawdę spoko. Wielu artystów śpiewało o tym miejscu lub je namalowało. Straciłem około pół godziny gry. Na pewno poczujesz się tam jak w domu. I spodnie, co? Co tutaj jest? Co to jest? Co to jest? Nic tu nie ma. Czyli już mogę na pada chyba nawet przejść. Zobaczymy, czy załapię. Załapał. No, ale na pewno rozczarowałem się. Pan St. Louis? What the fuck? Tancerka, ukończ akt pierwszy. Akt drugi. Porwana. Dzień pierwszy. Gdzie? Witaj w swoim nowym domu, Glorio. Twój posiłek wkrótce będzie gotowy. Kim jesteś? Rozmawiam z panem St. Louisem? Jestem maestro tej wspaniałej rezydencji. Co? Niczego nie zamawiałam. Gdzie ja jestem? Nie bój się. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Za chwilę kolacja. Jakiej rezydencji? Ej, ty! Gdzie ja do cholery jestem? Muszę skorzystać z telefonu. Hej, muszę zadzwonić. No to nas porwali. No właśnie, moi drodzy, no i tutaj jest pies pogrzebany. Naprawdę... O. Powiedziałam, że muszę zadzwonić. Ojejku, przykro mi. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Kim jesteś do cholery? Ja jestem tylko osobą. Bobem, uniżonym sługą tego domu. Co? Czekaj. Oboje musimy wykonywać polecenia pana. Zaufaj mi, wszystko będzie dobrze. Chwileczkę. Znam cię. Jesteś tym zboczeńcem z muzeum. O rety. Byłaś tam tego ranka w muzeum. Aż boję się pomyśleć, jak to wyglądało. Ale musiałem to zrobić. Inaczej nie byłyby dokładne. Dokładne? Pomiary. Pan dał mi taśmę, bym mógł poznać dokładne wymiary rzeźby. Chodziło o ubranie, strój do księżniczki, czyż nie? Zawsze jest lepiej, jeśli wykonuje się jego polecenia. Sama mogę iść na zakupy. Wypuść mnie. Bardzo mi przykro. Rozumiem cię. Rozpoczynając nowe życie, można się... pogubić. Ale to wszystko prawda. Pan cię tu sprowadził, a my się tobą zajmiemy. Pan? Pomiary? Nowy początek? Nie. Żartujesz, prawda? Czy może mam zwidy? Obudź się, Glorio. Mam spotkania i występ. Moja publiczność mnie potrzebuje. Muszę lecieć.
Inaczej spóźni się na własne przedstawienie. To nie może być... prawda? Co tu się dzieje? To ty mnie tu sprowadziłeś. Myślę, że łóżko. Stare kartonowe pudło. Fuj, śmierdzi kurzem i pleśnią. Maska? Manekin? Nic? Zero? Zero komentarza? Wrota zniknęły. Teraz jest tu cmentna klatka schodowa, rzekomo wiodąca do wyjścia. Kto narysował coś takiego? Wygląda na dzieło dziecka. Co to jest? Pamiętam, za młodu byłam bardzo nieśmiała. Mój nauczyciel muzyki zawsze wydawał mi się obleśny. Czy my chodzimy teraz po swoim umyśle? Da wyjść? Da się wyjść. Wyjdziemy najpierw tutaj. Brudne wspomnienia. Wczesnym rankiem ma się czas na żałowanie wieczornych decyzji. Nic nie ma. No i tak jak powiedziałem, gra straciła dosyć sporo teraz w moich oczach przez tego buga, który mi zabrał ponad pół godziny gry i czasu na nagrywanie. W szczególności, że starałem się zrobić doskonale ten event. Oh, coraz więcej tego. To wygląda naprawdę jak nasz umysł. Zagmatwany. Chaotyczny. Łabędź? Zebrał się tłum. No tak, wszyscy czekają na mnie. Chyba nie tym razem. Przepraszam pana... Znam cię z tamtego domu. Co tu robisz? Ja. Nic. To chyba pomyłka. Tutaj jeszcze przejść nie da. Dobrze, ty? Ty też nic, nie? Nul. Chyba musimy iść jednak tu. Ten szczur mnie... Gdzie do nas? It happen? Okej. To nawet nie było trudne. Serio, ten soundtrack jest piękny. Czy to jest jedna i ta sama piosenka? Sztuczne rzęsy i za dużo szminki. Podoba im się to. Dobra, tu coś jest. Reflektor chyba. Reflektor nie działa. Nie działa jak należy, gdy nie jest ciemno. Hej, czyli musimy pewnie zgasić światło. Tylko pytanie, gdzie jest włącznik? W ogóle jest wejście na górę jeszcze. Nie czuję się tu zbyt komfortowo. Jak dostać się za kulisy? Zapewne tędy. Oto ja, w glorii i chwale, mniej więcej. Właśnie Gloria. Twoja w sumie nazwa wskazuje, Gloria.
To nasz reżyser i sekretarka. Uległe ucho, bezmyślny marsz do rytmu. Przejdźmy się jeszcze ten, to może tu coś będzie. Dobra, ale tu na dole już nie ma przejścia. Zostaje nam chyba tylko radio. Zostaje nam tylko radio. Widzisz, Aldo? Czasem trzeba przerwać przedstawienie. Bo ważniejsze rzeczy mogły... By ważniejsze rzeczy mogły trwać. Wow. W końcu mogę odpocząć. No niekoniecznie. Jak te stwory działają, bo ja nie wiem. Czy ja mogę krzyczeć? Nie mogę krzyczeć. A to jest jakieś samo doprowadzające, tak? Nie wiem, jak to działa i do czego to służy. O. No właśnie, jak to działa? Mam dosyć takiego speeda, może to szok. Zaczynamy. Bieżynka czy stara prókwa? To wnętrze tak naprawdę się liczy. Tylko ciekawe są te stwory. Dlaczego one tak dziwnie działają? Co do diabła? Ile lat minęło od mojego ostatniego występu? Myślę, że sporo. Aldo zawsze miał szampana pod ręką. Ale same musiałyśmy kupować sobie kosmetyki. Kilka niedopasowanych sukienek. Jesteśmy jedynymi gąskami, które mogą ustroić się w kolorowe piórka. Te schody są pokręcone nie tylko w dosłowny sposób. Dobra, ale tu już nic nie było. Czy tu już nic nie było? To jest pytanie. Też wiecie, nie chcę czegoś przegapić po prostu, ale... Fabuła jest naprawdę pokręcona. Fabuła jest naprawdę pokręcona, przynajmniej na początku. W tym akcie pierwszym. Akt drugi wydaje się bardziej ciekawy. Bardzo mi przykro. Rozumiem cię. Rozpoczynając nowe życie, można się pogubić. Urzący. Musimy maski przywdziać. Wiem, że nie mówię tego zbyt często, Glorio, ale jestem pod wrażeniem. Aldo, Joy, Petrus... Chyba Wiktoria była. Tak, matka. Zasłużyłaś na odrobinę odpoczynku i spokoju, Glorio. Chyba Aldo. Z nas dwóch to ty miałaś być tą dojrzalszą. Co to za humory? To była Joy. Ach, Panet. Piękna jak promień słońca, niczym ożywione dzieło Botaliciego. Petrus. I udało nam się to przejść. To było dosyć easy, bo pamiętam te teksty. Dzień drugi. Cóż, możemy chodzić? O. Dobrze wiedzieć.
Drzwi są zamknięte i nie da się ich otworzyć. Dobra. Takiego zamka używaliśmy w zeszłym roku podczas magicznego pokazu. Może uda mi się go rozpracować. Muszę tylko znaleźć coś wystarczająco ostrego. No tak, tylko jest kamera. Te ciuchy mnie stąd nie wyciągną. Ej, przepraszam? Halo? Muszę wyjść. Hej, jest tam kto? Chyba nie ma. O, nie otworzycie? Dobrze, sama to zrobię. To szklane oko. Chyba nie obserwują mnie przez cały czas, prawda? Chyba nie. Dobra, toaleta. Nie dam rady zejść po rurach. Raczej. Podstawowe kosmetyki. Coś musi tu być. Aha, potrafię zdziałać cuda pilnikiem. Na przykład przebić komuś krtań. Może będę udawać, że się topię, ale co wtedy? Jeszcze więcej rzeczy. Plastikowe rośliny, nudne kolory i ani drobiny kurzu. Wszystko idealnie ułożone. Dobra, próbujmy tym pilnikiem. Do dzieła. Już prawie. Cholera. Nie wchodzi dość głęboko. Potrzebuję czegoś węższego i ostrzejszego. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Gdy otworzę zamek, zabiorę te miotły ze sobą. Będzie moją bronią. To, że pilnik jest lepszą bronią. Mnóstwo rzeczy, ale nic się nie przyda. Same rekwizyty. Nie czas na drzemkę. Mam szansę uciec. Ja ci tylko pomagam. Jeszcze nie zajrzałem do kosza. I... śmierdząca otchłań. Łańcuszek z odpływu? Nie, bezużyteczny. A może wieszaki? Cholera, nic z tego. Jakby zrobili to celowo. Szkoda, że nie mogę uciec tędy. W niczym mi nie pomożesz, typowy manekin. Teraz. Ktoś bił spinkę do włosów w twoje ramię. Przyda mi się bardziej niż tobie. Nie masz włosów, a ja planuję wielką ucieczkę. Czas obudzić sobie Houdiniego. O, kamera się ruszyła. Na szczęście nie wspomniałam Aldo o tej szansie na patronat. Jutro wrócę do łabędzia, jakby nic się nie stało. Powinnam komuś powiedzieć o tych zwyrolach, którzy zamknęli mnie w pokoju? Czyste szaleństwo. Jeśli Joy się dowie... Na pewno dzwoni. Przepraszam, że przerywam, ale... Niestety nie otworzysz takiego zamka z pinką do włosów. Takie numery sprawdzają się tylko w filmach. Przy okazji, poznajesz ją, Glorio? Spinkę. Taka sama jak te, których używałaś po wyjściu z basenu. Zadbaliśmy o każdy szczegół. Podoba ci się twoje nowe łóżko? Urocze, prawda? Jak z bajki. What? Był też czarny model, ale biel jest weselsza. Przykro mi, że jeszcze nie poczułaś się tu jak w domu. Ale... bezsensowne kręcenie cynową spinką w stalowym zamku w niczym nie pomoże. Odpocznij. Jutro poczujesz się lepiej.
Co za dziwaczny sen. Skąd to się wzięło? Jaki mamy dzień? O rany, Joy zaraz tu będzie. Muszę iść do... Ej, gdzie je zostawiłam? Na stoliku nocnym? Moja torebka. To miałoby sens, ale tu też nie ma. W tych szufladach też nie. Tu go nie ma. Za chwilę po mnie przyjdzie, muszę je natychmiast znaleźć. Może w łazience? Nie, cholera. Kurwa, gdzie je położyłam? No tak, szafka pod telewizorem. Nie, szukaj dalej, Glorio. Co zrobię, jeśli go nie znajdę? Co za koszmar. Lodówka. Aż tak nie zwariowałam. No to już nie mam pomysłu. No to... Dupa. W mordę. Już idę. Zmarnowałam swoją szansę. Gotowa? No jasne, daj mi 2 minutki. Czyli odpowiedź brzmi nie, mogę iść sama. Nie, jestem gotowa, serio. A ty? Potrzebujesz czegoś zanim wyjdziemy? Mogę coś dla ciebie zrobić? Możemy już iść? Trochę się stresuję. Może coś przekąsimy? Jedzenie koi nerwy. Już jadłam, dzięki. Właściwie to... Proszę na chwilę do toalety. A może chociaż napijesz się mleka? Wielka szklanka zimnego mleka. Przyniosę ci. Mama częstowała mnie mlekiem, gdy się denerwowałam. Chociaż tyle mogę zrobić. Choć to tak niewiele. Niewiele, ale mogę znacznie więcej, Joy. Zrobiłabym dla ciebie wiele. Właściwie to wszystko. Wiesz o tym, prawda? Prawda? No, przyjemnie tutaj. Bardzo intymnie. Tak subtelnie. Dobrze, że mnie... puściłaś. Czy to może być prawda? Czy ci ludzie poważnie to zrobili? Zamknęli mnie w upiornej sypialni i zapłacili lokajowi, żeby mnie karmił? Chętnie zobaczę ich miny, gdy policja znajdzie to miejsce. Raczej policja nie znajdzie tego miejsca, Joy. Joy, Boże. Ja gadam. Glorio, nie Joy.
No, podoba ci się? W domu często jadałem ziemniaczany gratin. Mama przygotowała go w niedzielne wieczory. Przygotowywała go w niedzielne wieczory. Nauczyła mnie, jak go przygotować. Ona dodawała mnóstwo śmietany. Ja dodaję jej mniej. Trzeba dbać o sylwetkę, prawda? Dobra, posłuchaj. Musimy pogadać. O czym? O tej sytuacji, o mnie, w tej klatce. Czego właściwie oczekujesz? Bo nie zamierzam do ciebie tańczyć i nie będę grzeczną dziewczynką. Możesz mnie głodzić, straszyć i bić. Nie zrobię tego, czego zażądacie ode mnie ty i twój szef. Im dłużej będziecie mnie tu trzymać, tym gorzej dla was. Pewnie już szukają mnie wszyscy policjanci w tym kraju. Znajdą to miejsce najwyżej za kilka dni, może nawet za parę godzin. A moja matka. Myślisz, że twój szef to twardziel? Nie widziałeś mojej wkurzonej matki. I uwierz mi, totalnie się wkurzy, gdy dowie się, że porwano jej córkę. Zrobimy to tak. Zanim skończę jeść ten pyszny gratin, te drzwi się otworzą, a na zewnątrz będzie na mnie czekać taksówka. To bardzo proste. Wybacz, nie mam klucza. W porządku, możesz po niego iść. Jeszcze nie skończyłam jeść. To niemożliwe. Naprawdę mi przykro, Glorio. Pan trzyma ten klucz zawsze przy sobie. Bob, może się na tym nie znam, ale jestem pewna, że nie wytrzymasz długiej odsiadki za kratami. Nie mogę przynieść ci klucza. A nawet gdybym mógł, nie zrobiłbym tego. Pan ukarałby mnie za nieposłuszeństwo. A kara byłaby bardzo surowa. Więc zdobądź klucz i ucieknij ze mną. Zasługuję na karę. Byłbyś wolny, już nigdy by cię nie skrzywdził. Glorio. Nie potrzebuję wolności. To mój dom. Podoba mi się tu. Pan o mnie dba i mi ufa. Bob, błagam cię. Może spróbuj dać mu szansę. Będziesz zaskoczona, gdy zrozumiesz, jak bardzo może cię uszczęśliwić. Muszę już iść. Do zobaczenia, Glorio. Nie, zaczekaj. Mam nadzieję, że wkrótce odnajdziesz tu szczęście. Tak jak ja. Proszę, Bob, nie odchodź. Proszę. Tylko być wolna. Wolność? Przecież właśnie wolność oferuję. Tam, na zewnątrz, byłabyś uwięziona, tonęła w odmętach strachu i niepewności. Tutaj możesz wznieść się na wyżyny. Będziesz traktowana z życzliwością i uwagą, na jakie zasługujesz. Proszę, po prostu mnie wypuść. Nie martw się, Glorio. Kiedyś zrozumiesz. Dzień dobry, Glorio.
Mam nadzieję, że miałaś piękne sny. Co to za zapach? Wiedziałem, że go rozpoznasz. Gojący zapach i odgłos puszystych naleśników skwierczących na patelni. Usiądź. Proszę. Kwiaty? Wiem, że to trochę dziwne. Ale to dla mnie zaszczyt, że mogę się tobą zaopiekować. Uważam, że jesteś uroczą, dobrą osobą. Tak jak ja. Polec czekoladowym sosem? Może być. No jasne. Któż by odmówił? To mój własny przepis. Szczypta wdzięczności i dobrej woli. Oraz mnóstwo szczęścia. Dzień czwarty. Dzień dobry, Glorio. Chyba miałaś zły sen. Chyba jestem w złym śnie. Każdy ma prawo do własnej interpretacji. Czasem wystarczy tylko zmienić perspektywę. Odpuść sobie te uduchowione gadki, dewiancie. Nie mam ochoty ich słuchać. Jeszcze, ale spojrzenie do wnętrza może być równie satysfakcjonujące, co wyglądanie na zewnątrz. Rany, jego głos na serio zaczyna mnie drażnić. A ten pokój... Ja bym wziął miotło i strącił tą kamerę. Nic tu nie ma. Hej, hej! Głodówka w niczym ci nie pomoże. Ty też się pieprz. Nie muszę słuchać twoich poleceń. Oczywiście, że nie. Wybacz. Liczyłem, że zasmakują ci klopsiki według przepisu mojej babci. Chyba... choć chyba trochę się rozgotowały. Przepraszam. Oszalałeś? Sądzisz, że będę tu siedzieć i rozmawiać o jedzeniu? Wypuść mnie, ale już. Chciałbym. Naprawdę. Ale nie ja o tym decyduję. Za to staram się jak najlepiej gotować. Nigdy więcej rozgotowanych klopsików. Obiecuję. Wybacz, muszę już iść. Pan zaplanował na dziś przymiarkę garnituru. Bon degustion. Wypuść mnie stąd, dupku. Zamknął was w pierdlu i wyrzucę klucz. Nie możecie mnie tu trzymać przez wieczność. Zapłacicie mi za to. Przysięgam, jeszcze tego pożałujecie.